tłumaczeniu z języka japońskiego genryoku oznacza siłę źródeł i jakby chcieliśmy w ten sposób nawiązać też do miejscowości. Każdy uczeń szkoły podstawowej, niezależnie czy to jest chłopiec czy dziewczynka, minimum przez rok musi trenować właśnie jedną z tych tradycyjnych sztuk walki. Ten właśnie cel główny, nie cel gdzieś tam na końcu drogi, tylko sama ta droga gdzieś tam nas kształtuje. I ten właśnie trening kendo uczy nas, że musimy być po prostu wytrwali w tym, co robimy. Walka trwa od 3 do 5 minut, ale to jest troszeczkę tak podobnie jak w boksie. Jeżeli ktoś nie ma kondycji, no to po dwóch takich rundach jest jak dętka wypompowany. Dochodzi jeszcze właśnie ta sprawa związana z, w ogóle z założeniem tego sprzętu. Ona idzie na balę, tak jak powiedziałem, może byś na kendo przyszła. I ona na następnym treningu się pojawiła, bo podobno nie suszyła mamie głowę przez całe 2 dni, że ona chce na to kendo przyjść. Przyszła, tak jej się to spodobało, że trenuje już 6 lat i naprawdę odnosi spore sukcesy.